Witamy w drugim odcinku czwartej edycji Kozaka w Rocbalu. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Etistik, zajmująca się produkcją różnego typu naklejek, ale więcej informacji będziecie mogli wyczytać u nas na fanpage'u. Gościem dzisiejszego odcinka jest dobrze znany, lubiany zawodnik orkiestra, doświadczony dobrymi, gorszymi momentami. Kulawy czasami. Kulawy trochę, no to ty powiedziałeś, nie? Ale dobra, to ja oddaję głos Pawłowi. Paweł Pawłowski, zawodnik RTV Euro AGD, później Złotego Lwa. Grałem od roku 2006. Pozycja na boisku napastnik. I numer 9. Miło mi wystąpić przed tak zacnym gronem kibiców Rocbalu. Mam nadzieję, że nie przyniosę wstydu przede wszystkim mojej żonie i Marcinowi, bo go tutaj ściągnąłem. Namaszczony Marcin. Przed przystąpieniem tutaj do tych rozgrywek moim celem jest pobicie najsłabszego. Najsłabszy wynik to chyba 4 punkty. Liczę, że co najmniej wyrównam ten wynik i to. 3 punkty z tego co powiem. 3 punkty. Czyli 4 okay. To już pobicie. No. Czyli pobijesz, miło by było. Uczciwie tutaj losujemy, są dwie karty, nie są żadne poukładane. Do kamery. Czy los cię oszczędził? O, troszkę na odwrót. Kuba już w pierwszym odcinku. Czego się obawiałem? Młodej krwi. Niestety, takiej dyscypliny obie super nie rany. Co teraz? Paweł, teraz opowiedz nam, jak to się stało, że 3 razy obijesz młodego. Daj mu szansę. Daj mu szansę. Chciałem, żeby zabłysnął, gdzieś się rozwinął w dobrej drużynie. Że karna będzie jego dobra strona. Znowu zmora. Znowu on. Kuba. Znowu. Na razie Kuba ma 3 próby obronione. Paweł jeszcze nic nie trafił, ale Kuba... Kuba rzutów karnych bronić nie umie, więc to jest nadzieja w tym, że Paweł nadrobi punkt. Taki zakład, że nie wyczuję ani jednego. Zakład to chyba, ma... że Paweł zepsuje. Chyba, że Paweł zepsuje. To już presję robisz. A propos zakładu, to takowy ma Adam Rynkowski, który produkuje kartki sędziowskie i dzięki temu... Ja wiem, co zrobić, żebyś strzelił tę kartę. Zaraz ci coś przyniosę. O, strzeli! Pomał, czy nie? Kadrze zawsze strzela. Jedna. Lecisz. Jedna. Już 2 słupki były. Kogo nakręci, to będzie początek bez jego... Bez noży szyderców. Jednak z flagą dałem radę, chociaż przy jednym. Dobrze, nie z flagą. Dobra, no to co? Trzecie losowanie. Na razie ma pecha do Kuby. Zobaczymy, czy go wybierze po raz trzeci. Zwykle bym wybrał to, ale wybiorę tą. Jest Michał. Strzał życia! 2 punkty! Co ty mówisz? Jednak! Jest szansa na wyrównanie wyniku. Jeśli mnie Michał nie obije i nie skasuje mi nagrania, to zobaczysz, co wykonał. Powiem ci, że... To była udana Robinsonada, zobaczysz. Robiłem ostatnio... Paul Robinson. Tak. Dobra. Wielokrotnie miałem przyjemność oglądać
poczynania waszej drużyny na lidze futsalowej, która zwłaszcza w niedzielę zaczynała się dość wcześnie. Więc myślę, że doświadczenie przed połówką, bo masz chyba całkiem spore, nie? Zawsze towarzyszy mi Marcin. Najczęściej nawet w ciemno. Najczęściej od razu połówkę robiliśmy na dzień dobry, jak wchodziliśmy na halę. No to teraz także, masz. No liczę, że chociaż jedną połóweczkę dzisiaj zrobię. Jest! Czwarty punkt! Cel osiągnięty! Za filarem był, to już będzie po prostu... Dokładnie. Minimum. Osiągnął teraz, myślę, że pójdzie z górki. Myślę, że tak. Najważniejsze, żeby trafić w bramkę. Zwłaszcza przy zakręconym, przy karnym, nie, przy karnym ciemno widać było, że tylko wystarczy bramkę. Nie widziałeś, zobacz. Normalnie bym wziął Tom. I raz jeszcze bardzo. Michał. Czyli... Bardzo dobrze. Michał, na bramkę wskakujesz. Myślę, że skok to w jego przypadku za dużo. Zbyt wiele wymagasz. Siłowo wykonam. Będę chciał go spuścić do niższej ligi. Niższej ligi. A tak był taki mecz już. Był nie pamiętam. Jeden. Był nie odnośnie jeden, spuszczenia, to pamiętam WR Sport. Jego pamiętam właśnie jak stał na bramce. A ja będę miał to przed oczami. Tak, stał na bramce i Błażej Stopka, czyli bramkę, tak. Co później salce zrobił. Przez to spadł. Pamiętam. Ja w meczu golem jeszcze nie strzelił. Normalnie bym to zapisał na karteczkach, które przygotowuję dla naszej ligi. Adam Rękowski. Bramkarz powiedział, żeby się nie spodziewał. Ciekawe, czy Paweł by się spodziewał. Paweł, czy spodziewałeś się, że drugi strzał znajdzie drogę do bramki? Było prościej. No było prościej, no Michał na bramce, to musi być prościej. Ta popa, ten szał. Ale ja bym powiedział, że rotacja była naprawdę bardzo fajna. Delegujesz zastępcę z drużyny? 12 13 jedzie! Jak to zrobię! Ale dobrze to! Ale pomogło mu to, że on tak wraca, to są lepiej do domu! Dobra, i teraz pytanie, które już tutaj padło odnośnie troszkę grania na hali, nie hali, pod wpływem. Po tym, co powiedziałeś... Pod wpływem emocji oczywiście. Oczywiście mówimy o sportowych emocjach wywołanych czasami dniem wczorajszym, może dzisiejszym. Myślę, że tak jak rozmawialiśmy przy połówkach, tutaj nie powinien być problemu z zakręcony szczelin. Liczę na swoją intuicję. Zawsze trafię do domu, może tym razem też. Pamiętaj, że jesteś 3 lata starszy niż wtedy, gdy zastępowałeś Łukasza. Trzy lata więcej młodszy. Doświadczenia, więc... Czuję się 3 lata młodszy, bez przesady. Z każdego klubu wychodził o własnych siłach po ceremonii. Dokładnie. Raz. 12, 13. I sposobem. Wow. Paweł, jest okej. Taka ścieśnienka może od razu. O Boże, padło! Jest dobrze, Już odzyskałeś krążenie, wszystko jest okej. To na gorąco, parę słów. Która konkurencja dla Ciebie była najcięższa? Szczerze? Pierwsze dwie nigdy nie byłem dobry. Sam na sam. Zawsze miałem z tym jakiś problem. Jakoś zawsze mnie paraliżuje przeciwnik w bramce. A kobieta? Sam na sam? Nie. Tak myślałem. Nie. Myślałem, że lepiej wyjdą mi wkrętki, bo zwykle skuteczność mam stówkę,
oczywiście jak dwa razy strzelam. Ale tym razem nie wyszło. Ale cieszę się z wyniku. 7 punktów dla mnie. To bardzo dużo. Dwa razy więcej niż Łukasz Kopyś ze mną zdobył 8. Także myślę, że mam być z tego zadowolony i tyle. To teraz możesz pozdrowić kolegów, kobiety, kochanki. Bardzo serdecznie chciałem pozdrowić przede wszystkim moją żonę, która znosi moje wybryki. Niezapowiedziane wyjście na kozaki w Rozbalu. No i przede wszystkim też kolegów z drużyny, zarówno z Radwanic, jak i ze Złotego Lwa i dawnego RTV. Dobra, dzięki. Dziękuję. Do zobaczenia. Uczestnikiem trzeciego odcinka jest osoba bliska memu sercu i wszystkim fanom kozaka w Rozbalu. Przed Państwem ten oto dżentelmen. Co prawda nie wiem, co to znaczy, ale płacą mi od odcinka, żebym tak mówił. Subskrybujcie nasz kanał na YouTubie, bo naprawdę warto. 12, 13, leci! Oczywiście, mój